Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj kolejny raz jesteśmy u kolegi Sebastiana Ostolińskiego. Kolega Sebastian, tylko przypomnę, lotuje w oddziale 0299 Czersk. Tutaj towarzyszyliśmy raz w tym roku koledze na locie. To był lot, który Seba wtedy? Trzeci czy czwarty bodajże. A dzisiaj mamy lot u Was już siódmy. Lot numer 8. 8, pardon. No ale po tych 7 lotach tutaj kolega nam jest miło kolegów innych poinformować. Jest, jakby można powiedzieć, mistrzem oddziału. Ale to takim, że już na półmetku. Prowadzi po prostu w konkurencji. W jakiej, Seba, dokładnie? W mistrzostwie tradycyjnym. I w tym momencie teraz na locie jest ile gołębi u Ciebie? No, teraz mamy lot, witam kolegów przede wszystkim. Lot mamy z odległości z Luneburga, to jest przeszło 500 km do mnie. No, lot zapowiada się z wiatrem, jest piękna pogoda i zaryzykowałem i dałem prawie wszystkie gołębie. Dwa zostały, czyli 73. 73 gołębie, tak? Strat dużych chyba nie masz, bo do ostatniego razu to chyba jeden czy dwa gołębie ci tylko z tego co słyszę. Znaczy są straty, no, lot jeden też trafiliśmy, ja akurat trochę obawiałem się, że pogoda nie będzie tak i nie dałem rocznych. Z kolei te roczne teraz się tydzień temu mi oddzięczyły, bo bardzo ładnie przyszły, były trzy pierwsze w oddziale tutaj, to gołębie roczne były, nie? Trochę tak dziwny lot był, bo mieliśmy awarię kabiny i musieliśmy gołębie z 200 km, 220 konkretnie z Pyrzyc puścić. A awaria to co się stało? Znaczy, samochodu akurat sprzęgło siadło, nie? Aha, no to pech. No to nie pamiętam takiego przypadku do tej pory, ale takie przypadki też są, nie? Zdarzają się. Jak do tej pory większych strat tutaj w oddziale jako takich nie ma. Nie musieliśmy jakiś odwoływać jakichś lotów czy ościenne oddziały, że po prostu przerwały loty i. Ale wy też się staracie zawsze też to, co zwracaliśmy kolegom wcześniej w rozmowach podczas nagrywania lotów, uwagę, że warto obserwować te portale, gdzie prezentują prognozy pogody, mapy takie atmosferyczne i po prostu nie planować lotów wtedy, kiedy wiadomo, że będą przechodzić front atmosferyczny, jakieś opady są przewidziane. Lepiej lot taki przyłożyć. I Wam ta metoda się sprawdziła, nie? Znaczy w tym roku to jest lot numer 6, też żeśmy mieli taki, no może mniej udany, bo ci, co dali właśnie gołębie dorosłe, to mi akurat dałem 43 na poprzedni Luneburg, taki. No były przylotne deszcze po drodze, w miejscu odlotu była w miarę pogoda, tutaj praktycznie był upał i skwar taki, a po drodze zdarzyły się deszcze, im bardziej na południe, akurat Luneburg jest na północy Niemiec i tu były mniejsze opady deszczu. O, jest gąb. O, zobaczmy, to z lotu czy nie? Tak, z lotu. Tak, widzimy, czyli tutaj jeszcze zobaczmy ten gołębnik i widzimy, akurat przyleciał gołąb. 22,18 samica. No i kolega od razu, zobaczmy, tutaj odbiło. O. 21,80, nie, 22,18, tak? Ta samica w zeszłym roku była druga, to tylko trzy gołębie były z maratonu. Aha. Czyli już te gołębie widzę, ja tutaj przed chwilą przyjechałem, właśnie, nam się udało. Czyli mamy dość szybki lot, nie? O której były wypuszczone gołębie? No, za 5-6. Za 5-6, mamy godzinę 10:30 coś, tak? Czyli na locie były... 10:33 zarejestrowane. Czyli ile godzin w locie? 4 godziny 33 minuty. To za szybki lot. Za 5. 5:55 dokładnie. Aha. A, czyli tak było do przewidzenia, lot z wiatrem. Już pierwszy gołąb się pojawił. Akurat tutaj Lubichowo leciało, no i Brandenburg, to szybkość wyszła 90 na godzinę. A u niektórych ale widać puścili? Jeden gołąb się wyrwał, na razie jest spokój. Zobaczmy niebo, jest tak lekko tylko zachmurzone. No widzimy. Nie ma większych zachmurzeń. Wiaterek lekko tylko wieje na razie tutaj. Może tam po drodze są inne warunki. Ale my sobie spokojnie tutaj poczekamy na kolejne gołębie. Od przylotu pierwszego gołębia minęło już kilkanaście minut. I są następne gołębie. O, dwa gołębie kolejne widzimy. Jeden już siadł. O, kolega zaraz sprawdzi, jaki to gołąb jest. O, i drugi już też siada. Widzimy. Trzy gołębie. Już są. Jaki czas ma ten Seba drugi? O, teraz dwa roczne samce przyszły. A jaki czas ma ten drugi? 10:45. Czyli 12 minut później przyleciał, tak? To jest następny. O, i się ten następny. Ten tamten był na pewno będzie czołowy. Zobaczmy. O, jest kolejny tutaj gołąb. Tu krąży jeszcze. Z lotu 500 km. Teraz jeszcze jest pożywienie. Widzimy. O, tak. Ładnie. Siad. Też roczny? Chyba roczne właśnie, też się wydaje, że to było.
Roczny. Czyli pierwszy też był roczny? Nie. Samiczka. Samiczka starsza. Czyli 3 gołębie roczne na 4 gołębie, które wylądowały, tak? Koledzy jeszcze jacyś zgłaszali? Nie, jeden kolega z Karsina tylko, tak? Ten, co bardziej właśnie się spodziewałem, że z tego kierunku pójdą, to... Kolega z Karsina, jak się kolega nazywał? Miałem Marcin Lorek. Lorek Łosiński, taka spółka. No, oni zgłaszali już. Mieli też gołębia w tym czasie mniej więcej, co kolega Sebastian, z tym, że oni mają troszeczkę bliżej, tak? Trochę bliżej i trochę później chyba, prawdopodobnie 2-3 minuty. Zobaczymy. Na razie my tu mamy 4 gołębie na 73, co wysłałeś na lot. To nie jest imponująca ilość na razie, ale... Ale tu widać, że też jest czysto, no, nie było tam 3 hodowców, jest tak, że... Tu kolega dość przeżywa ten lot. Bo z wiatrem to wiadomo, to, tak, to co z wiatrem, się jak z wiatrem, ale gołębie. Powiem szczerze, dziecko przed chwilą wyrzucił, żeby nie przeszkadzało tutaj. My tu możemy żartować, jak tutaj prawdziwe emocje kolega ma, związane właśnie z tym lotem. Siądziemy, będziemy dalej sobie obserwować. I długo nie musieliśmy czekać, kiedy się pojawił następny ptak od kolegi Sebastiana. O, jest już tutaj w niebie, krąży sobie jeszcze. O, zobaczmy, ale zaraz najprawdopodobniej siądzie. Teraz chwilowo nam się schował za budynkiem. Nie będziemy tam wychodzić, żeby go nie stresować. Będziemy obserwować po prostu kamerę w lot. Chyba, że to nie twój był. Widać, co to znaczy lot z wiatrem. Nie? Gołębie po prostu jeszcze mają dużo energii, żeby latać sobie w koło. Ten pierwszy będzie miał chyba bardzo dobry czas, bo to 513 km i prędkość i czas 4,5 godziny to naprawdę dobry wynik. No, on sobie krąży dalej tutaj. Czekamy cierpliwie. O, tu go widzimy. Chyba, że to jest następny. Nie, to ten sam. Tutaj jeszcze rozmawialiśmy wcześniej. Kolega mówi, takie, akurat mamy na aukcji takie gołębie Cyrila van de Velde. Tutaj były młode gołębie i w zeszłym roku, tutaj są teraz roczniaki, też się dobrze spisują u Ciebie i u kolegów. Tak, jeden na 6 razy wkładany, ma 5 konkursów, w tym 2 razy w dziesiątce w oddziale. Tak się składa, chyba dzisiaj albo jutro się kończy aukcja, także zachęcamy. Oj, tu mamy tego gołębia i drugi jest od razu, też, czyli już jest 6 gołębi. Te gołębki już sobie zostały. Wracając do tych gołębi Cyrila van de Velde, które mamy na aukcjach, kolega nam tutaj wspominał, że koledzy, którzy nawet tutaj z oddziału Czerski i z oddziału chyba Tuchola, co nabyli, są zadowoleni. No w Tucholi, no bo też dużo, sporo hodowców dzwoni z Polski i się okazuje, że nawet olimpijczyki są wychowane po tych gołębiach. No ale Cyril van de Velde wiadomo, to jest Belgia i ma gołębie m.in. od Rafa Luxa, Romain Lecuis. Teraz właśnie była jakaś tam aukcja jakiegoś hodowcy i właśnie widziałem, że też przewijały się te nazwiska. No. Co tu dużo mówić, na przykład August Jansen, dzięki Augustowi Jansenowi to wybił się Leo Heremans, który teraz właśnie też był niedawno aukcji i te gołębie za bardzo duże, za rekordową sumę poszły, nie? A w ogóle te gołębie latały u hodowcy, praktycznie którego nazwisko nie jest takie popularne, nie? Który nie zabiega o to, żeby tam sprzedawać te gołębie. Wracając do lotu, mamy 6 gołębi na 73. Mało czekamy, one się tak na razie widać, że... No są przewijane, widać, że ten wiatr bardzo silny rozpychał tutaj, poprzewiewał. Do taty przyszedł synek. Teraz już może, tak jak już gołębie pierwsze przyleciały, to już może pochodzić. O, zobaczmy. Niebo lekko zachmurzone. Tutaj słyszymy, jakiś hodowca dzwoni już. Teraz będziemy wiedzieć więcej, czy mają gołębie, czy... I są kolejne 2 gołębie, jeden już... Jeden to jest obcy. Ale przedtem też przyleciał jeden. Też przyleciał? Czyli już masz ile? 8? 8. 8 gołębi. No, zobaczmy. Ten, co siedzi na dachu, to nie jest twój. Nie, tu... Tydzień się tu błąka. Bez obrączki. Zobaczmy. Tak on wygląda.
są takie duże przerwy między przelotami. Znaczy, raczej się nie zapowiada, gołębie były przygotowane typowo na 500 km, a tu się okazało lot z wiatrem, były w formie. Loty, gdyż gołębie mają szybkość 120 na godzinę, nigdy nie są uczciwe, że tak powiem. A my sobie poczekamy, zaraz na pewno będą nadlatywać kolejne ptaki. Widzimy kolejnego lotnika tutaj z tego lotu. Podchodzi do lądowania pomału. To będzie już 10. Tutaj zobaczmy, ja troszeczkę przybliżę. O, i widzimy, jak siadł. Chyba przyszedł ten. Dwa nawet, tak? Roczny. Większość rocznych? Dużo rocznych jest. To już ile masz? 11 chyba, tak? 11 gołębi. Ale ciągle jest to tak, że z dużymi przerwami pomiędzy poszczególnymi przylotami te gołębie się rejestrują. Przyszedł Vandevelde. O, przyszły kolejne gołębie. Trzy gołębie. Ten czerwony to jest oryginał Cyril Vandevelde, tak? Ten, co właśnie mówiłeś. 56 jest ta lotniczka. To jest ta, co teraz siedzi? Tak, tak. W tym roku zacząłem od nowa. To jest ta Super 56. Przypomnijmy może, kolega, tego gołębia to jest czołowy gołąb z twojej hodowli, tak? No, ona jako w 2010 była czwartą lotniczką w Polsce w kategorii B. Miała koeficjent 3 i coś chyba. No, tam na stronie internetowej możemy zobaczyć. Była trzy razy pierwsza, trzecia. W konkursie do reprezentacji właśnie była czwarta, te punkty szwajcarskie się liczyły, to miała 399,5 punkta. Słuchaj, a te jak się nazywa, no, te gołębie potomstwo, u nich też się sprawdza po tej Super 56. Tak, tak, ostatnio na przykład po jej bracie był gołąb trzeci w oddziale. Ale u ciebie właśnie? Tak, z rozpłodu. Aha. Z rozpłodu po gołębiu, który jest w rozpłodzie, bo ta para jeszcze... jest ciągle, tutaj jest płodna i no w tym roku jej siostra też, co była w zespole w B kategorii 22-39, też w miarę ładnie chodziła, ma 5 chyba konkursów na 7 wkładań. No, te gołębie sprawdzają się. One wolą loty, no nie przy takim wietrze, że gołębie 120 na godzinę idą, nie? Teraz to już mniej jest, bo która jest godzina teraz? Zobaczmy. Nie ma chyba jeszcze. Ta 5-6 puszczone jest 11 godzina. Jest 6 godzin. No. Nie, 5, przepraszam. 5, ciągle 5 godzin. 100 godzin. Na godzinę jeszcze. Tak. Te, które przychodzą, jeszcze ciągle 100 na godzinę. Ten pierwszy był tak szybko, bo był prawie 27 minut wyprzedzenia ma w stosunku do tego co teraz obserwowaliśmy. Kolejne już będą, wiadomo, wolniejsze. Tu widzimy dwa następne gołębie. Ciągle jest to tylko kilkanaście sztuk z 70 tylko wypuszczonych u kolegi, ale jak to mówią... 100 na godzinę lecą. Ale ciągle jeszcze 100 na godzinę, no. Czyli lepszy ryc niż nic. Lot do niczego. Oj, tam przesadzasz. Zobacz, one jeszcze ciągle tu krążą. O, teraz będą lądować. O, 3 są nawet. Trzecia liga. O, i czwarty gołąb się pojawił, widzę. Ale widać, że przychodzą z kierunku przeciwnego, czyli przeleciały. O, pomału kolejny chyba są. Zobacz, o ten, o zobaczmy, jak ląduje. O, wiatr go poniósł, nie mógł trafić. O, i następne dwa. O. No. Teraz zaczęło tak gwiaździć. Nie, obserwowałem na New Meteo, to właśnie od samego startu już miałeś bardzo silny wiatr, wichurem wręcz. Ale grunt, że przychodzą. No ale... Za chwilkę wejdziemy sobie do gołębnika, zobaczymy, jak w jakim stanie są, co? Kilka deko za dużo ważyły. Wejdziemy się zobaczyć, w jakim stanie są? No, za chwilę. No, poczekamy chwilę jeszcze. Tutaj mamy takiego małego pomocnika, Karola, który akurat stają się podlewaniem trawnika. Na szczęście nie przeszkadza to gołębiom. Tata jeszcze też nie reaguje, bo jest wszystko w porządku. Ciśnienie zawsze jest większe, jak jest przed przyjściem pierwszego gołębia. Później to już emocje opadają. Czyli teraz dziecko może pochodzić, tak?
Na początku był niemile widziany tutaj. No. Patrzmy, Karol Ogrodnik. A tutaj kolegi Sebastiana, przy okazji wspomnę, kolega ma taką firmę Art Natura i właśnie buduje i gołębniki, i wyposażenie, akcesoria gołębiarskie, te drewniane wszystkie cele. Powiedzmy, co tam jeszcze. Raczej nie, bo nie ma raczej nie, ale wyposażenie do gołębników, cele, siodełka różnego rodzaju, co tam jeszcze, kosze transportowe, kosze dla wdowców, no masę różnych. Całe wyposażenie. Karmiki. Także można sobie wejść na stronę, zobaczyć, jak również zadzwonić do kolegi, powiedzmy numer 601-686-344. To jest numer. Chyba się pomyliłeś. Nie pomyliłem się. 601-686-344. No to tak powiedziałem właśnie, 601-686-344. No. Tutaj jest, zobaczmy. Jest jakiś gołąb, który odtulej. Właśnie. O, jest. Tu widzimy go. Ale... Znowu się schało nam za budynkiem. Halo? No tutaj teraz kolega Sebastian porozmawia. Aj, ci powiem. No ponarzeka oczywiście. Chyba gada się. Z wiatrem lot miały, o, nie wiem, 120 na godzinę leciały. 10:30 coś było, no i bez dzień. No to źle. Usiadł. Kolejny gołąb. Nie wchodzi na razie. Wejdę, no teraz. Nie podlewaj mnie. Przed sobie. Idzie taka trzecia liga, wiesz, idzie, nie? Pomalutku gołębie przychodzą. O, widzimy. Jest chyba około 20 już masz, nie? Może nawet przeszło. Chyba te roczne są najlepiej teraz. Najchudsze. No widzimy. Będziemy zobaczyć do nich, do środka? Za chwileczkę. Na razie zobaczmy w niebo. Z tego kierunku, z którego powinny nie nalatuje. Nadlatuje, a tutaj... A to jest niestety z tego kierunku nam drzewa zasłania, także nic nie widzimy. Ale będziemy na pewno rejestrować kolejne przygody. Mamy godzinę teraz 11:28. Widzimy, że u kolegi Sebastiana są odbite 24 gołębie, tak? 24 gołębie. I zaraz sobie, czy 25? 24. Zobaczmy, teraz wejdziemy do gołębnika. Zobaczymy, w jakiej formie są te gołębie. Czy był dla nich ten lot trudny. O, zobaczmy. Kolega ma przygotowane. Zarówno widzieliśmy, że one lądują mi po prawej i po lewej stronie. Tutaj kolega ma... Co to masz tam w tym? Elektrolit, wiadomo, tak? Kozę mam z miodem. Kozę z miodem, to jest żółty. U kolegi Kapturskiego wczoraj widzieliśmy zielony płyn był, to jest żółty. Każdy hodowca używa różnego rodzaju specyfików. Widzimy. A jak gołębie? Chyba dobrze, co? No, że rocznych jest. Większość rocznych. No, zobaczmy, chętnie pino teraz. W pierwszej chwili nie miały wody, czy miały? Nie miały. Nie, bo... Lepiej chyba, jak nie mają. O! A co to on zrobił? Miałem drzwi otwarte i przeszło sobie. Pojawi jeden gołąb w górę, kolega zaraz go sobie przygoni. No ja może wyjdę, żeby nie płoszyć go. Zobaczmy. Pogoda w dalszym ciągu jest słoneczna. Trochę teraz chmur nawiało i gołąb się pojawi kolejny. Kazać. Jest chyba kolejny gołąb, nie? No, tutaj stanę tak. O, widzimy, krąży. Lepiej od razu skierujmy obiektyw na wlot. Będzie nam łatwiej. Będzie widać. On siada, o właśnie. Przez godzinę przyszło 25 gołębi, czyli taka jest różnica między pierwszym 10:33 gołębiem, a teraz jest już też około 11:30. Przypomnijmy, za 5-6 były gołębie wypuszczone, a lot ma 500 km ponad odległość, z tej odległości leciały. Pierwszy gołąb miał bardzo dużą prędkość, czas,
pozostałe na powolnie, ale ciągle jest to prędkość duża. Teraz chwilowo nie ma. Byłem taki odbywa, jest to na którym one przyleciały, teraz wszystkie na lotu praktycznie z przeciwnego kierunku, taki szarpany lot będzie. Pomału będziemy kończyć tę naszą relację. Dzisiaj koledze się tak powiedzmy nie tyle co nie udało, ale na 73 gołębie. Teraz po godzinie ma 25 czy 6 gołębi podbitych już. Pierwszy przyleciał o godzinie 10.33, ostatni teraz widzieliśmy 11.30 około. To jest dużo rozciągnięty, bardzo taki ten przylot jest. Nie wiadomo, ale... co było przyczyną. Raz, że to wietrzysko jest duże, a z drugiej strony byłeś tam wczoraj w Szczecinie i mówiłeś, że tam są tam manewry wojskowe w Drawsku i też może coś tam, ale... się tutaj... Niektórzy też tu nie mają najlepiej, no zobaczymy jak wyjdzie. Podsumujemy, w każdym bądź razie... lista konkursowa. No nie lubię takich lotów, jak są gołębie mają szybkość 120 na godzinę. Nie? No a my tutaj kolegę jeszcze na pewno odwiedzimy. No, to powiem, pozdrawiam wszystkich hodowców właśnie i życzę tutaj... przede wszystkim, żeby te loty... To nam jest łatwo mi osobiście odwiedzać, że to jest kolega Tczerski, to jest tylko 20 km bez mała od miejscowości, gdzie ja mieszkam. No i się przyznam kolegom, że też jestem członkiem oddziału tego właśnie, aczkolwiek nie lotuję. Do kolegi Sebastiana sobie lubię właśnie przyjechać i loty obserwować. No i oczywiście staramy się też relacjonować, zawsze to jest coś ciekawego. Hodowcy mogą zobaczyć, jak innym gołębie lecą. Wczoraj byliśmy u kolegi Kapturskiego i za chwilę ta relacja z internetu na internecie też będzie z tego lotu. A dzisiaj na razie już dziękujemy koledze. O, tutaj mamy jeszcze kolejnego lotnika na zakończenie. Już o, pięknie siadł sobie. I tak jak te wszystkie ostatnie przyleciał nie z tego kierunku, co powinien. A później jeszcze do kolegi zadzwonimy, zapytamy się, jak na wieczór, jak wygląda stan przylotu tych gołębi. Także na razie dziękujemy i do zobaczenia. No, dziękuję.